Mimo pogarszającej się sytuacji w gospodarce, rosnącej inflacji, Polacy wciąż zakładają działalności gospodarcze. To dobra nowina, bo nasza zaradność na pewno jest jednym z tych elementów, który może zaprzestać to błędne koło napędzania inflacyjnego. Natomiast niewiele osób wciąż korzysta z możliwości ubiegania się o dotacje. Z tej strony Jan Brat, to jest kanał bizplaner.pl o dotacjach i biznesie i dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, które moim zdaniem blokuje większość osób przy ubieganiu się o preferencyjne formy finansowania, czyli kto może ubiegać się o dotacje. Jest to rozbudowany temat i dzisiaj rozpracujemy go na elementy składowe. Zacznijmy najpierw od ogółu. O jakie pomoce możesz się starać, jeżeli chcesz założyć firmę? Zacznijmy od najbardziej popularnego dofinansowania, jakim jest to z Urzędu Pracy. Myślę, że większość osób o nim słyszała, albo bezpośrednio nawet zna kogoś, kto takie dofinansowanie otrzymał. Drugie rozwiązanie to dotacja unijna. I tutaj już większość osób słyszało o niej, ale nie ma zielonego pojęcia, z czym to w ogóle się wiąże i gdzie o te środki się starać. Trzecim rozwiązaniem jest dofinansowanie z lokalnych grup działania. Opowiem Ci, kto może się o nie starać, ponieważ jest to dotacja bardzo, bardzo specyficzna. Czwartym rozwiązaniem jest dotacja z PFRON dla osób niepełnosprawnych. Mamy też jeszcze jedno rozwiązanie, które teoretycznie nie jest dotacją, natomiast ma bardzo preferencyjne warunki i warto o nich wspomnieć. Jest to rządowy program Wsparcie w Starcie, które oferuje preferencyjną pożyczkę na start działalności gospodarczej. Dofinansowanie z Urzędu Pracy jest oczywiście dostępne wyłącznie dla osób, które są zarejestrowane jako osoby bezrobotne w pośredniakach. Natomiast ma także dodatkowe wytyczne względem kandydatów. Po pierwsze, jest to dofinansowanie jednorazowe, czyli jeżeli uzyskałeś to wsparcie wcześniej, niestety, ale nie możesz skorzystać z niego ponownie. Po drugie, nie możesz być karany za przestępstwa w obrocie gospodarczym w ciągu ostatnich 2 lat przed założeniem firmy. Co do zasady, nie możesz także prowadzić działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku, natomiast są pewnego rodzaju odchylenia. Pierwsze odchylenie to to, jeżeli zamknąłeś działalność gospodarczą z przyczyn związanych z pandemią. I tutaj ten okres 12 miesięcy już nie będzie obowiązywał. Możesz zrobić to zdecydowanie szybciej. Natomiast, jeżeli chcesz założyć firmę ponownie w tej samej branży, w której zamknąłeś poprzednią JDG, możesz spotkać się z pewnym wydłużeniem tej karencji w urzędach pracy nawet do 24 miesięcy, a skrajne przypadki, z którymi ja się spotkałem pomagając klientom, to nawet 60 miesięcy. Dodatkowo jako przyszły kandydat nie mogłeś odrzucić pomocy, którą oferował Ci Urząd Pracy w postaci kursów, szkoleń czy oferty pracy. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak sprytnie poradzić sobie ze skierowaniem na taką rozmowę o pracę, obserwuj mój kanał. Już niedługo opowiem Ci o kilku sekretnych trikach, które pomogą zdobyć Ci to dofinansowanie. Dotacje unijne to bardzo ciekawy instrument, natomiast mało osób wie, kto może ubiegać się o właśnie takie wsparcie. Jest to dofinansowanie, które kierowane jest do różnych grup docelowych. Przede wszystkim do osób bezrobotnych, ale tu mam dobrą informację. Nie tylko osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, ale także te, które nie widnieją na liście pośredniaków. Dodatkowo z dotacji unijnej bardzo często mogą korzystać osoby bierne zawodowo, czyli takie, które nie tworzą siły roboczej w danym momencie, na przykład emeryci. Co więcej, w niektórych programach możesz spotkać przeznaczenie tego dofinansowania na wspieranie osób ubogich pracująco, czyli takich zarabiających poniżej minimalnej pensji, albo takich, którzy pracują na krótkoterminowe umowy cywilnoprawne. To wszystko zależy od tego, do kogo kierowany jest dany nabór. Co więcej, dodatkowe punkty w rankingu mogą uzyskać osoby z tak zwanych grup defaworyzowanych i są to osoby, które mają utrudniony dostęp do rynku pracy albo są wykluczone społecznie w pewnych aspektach. Bardzo często dodatkowe punkty mogą uzyskać kobiety, osoby niepełnosprawne, a także osoby długoterminowo bezrobotne lub ci, którzy mają wykształcenie do średniego. Dotacja z lokalnych grup działania to bardzo ciekawe narzędzie i rozwiązanie dla osób, które mieszkają w miejscowościach wyłącznie do 20 tysięcy mieszkańców. Jest to jedno z dofinansowań kierowanych na rozwój obszarów wiejskich. Z tego też powodu osoby z większych miejscowości niestety, ale są wykluczone z tej pomocy, a szkoda, bo maksymalnie może ona wynieść nawet 100 tysięcy złotych.
kto może starać się o te dotacje. Tak jak już powiedziałem przed chwileczką, osoby, które są zameldowane w tych obszarach, dodatkowo są pełnoletnie, mają obywatelstwo państwa Unii Europejskiej i co do zasady są ubezpieczone w ZUS. Natomiast są pewne przypadki, gdzie osoby ubezpieczone na KRUS też mogą startować o to dofinansowanie. Takim przypadkiem właśnie jest produkcja artykułów spożywczych i napojów. W tym wypadku jako beneficjent możesz być na KRUS. Dodatkowym kryterium będzie także nieprowadzenie działalności gospodarczej co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Kiedyś ta wytyczna była trochę inaczej sformułowana i wynosiła 24 miesiące, natomiast na bazie obowiązujących przepisów wystarczy 3 miesiące bez firmy. Ostatnim dofinansowaniem bezzwrotnym jest dotacja z PFRON dla osób niepełnosprawnych. I tutaj wystarczy nawet lekki stopień niepełnosprawności, by ubiegać się o to dofinansowanie. Natomiast trzeba pamiętać, że wciąż musisz być osobą albo bezrobotną, czyli zarejestrowaną w Urzędzie Pracy jako właśnie bezrobotny, albo osobą poszukującą pracy, czyli taką, która widnieje w rejestrze Urzędu Pracy, ale ze względu na świadczenia socjalne nie może być zarejestrowana jako osoba bezrobotna. Pozostałe wytyczne zostają takie same jak w przypadku osób bezrobotnych, które starają się o dotację z Urzędu Pracy. Preferencyjna pożyczka wsparcie starcie to pomoc, która przekracza na chwilę obecną 130 tysięcy złotych. Ale kto może ubiegać się o te preferencyjne środki? Przede wszystkim osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy. Następnie studenci ostatnich lat studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub studiów jednolitych. Także opiekunowie osób niepełnosprawnych też mogą ubiegać się o to preferencyjne finansowanie. Mam nadzieję, że ten materiał rozjaśni Wam kwestie związane z dofinansowaniami i już masz pewną świadomość, o jakie z nich możesz starać się na start własnego biznesu. Jeżeli będziesz miał problem ze znalezieniem odpowiedniej formy lub zdobyciem tego finansowania, możesz zgłosić się do mnie. Profesjonalnie zajmuję się spełnianiem marzeń moich klientów dotyczących właśnie startu działalności gospodarczej. Jeżeli będziesz miał problemy, napisz do mnie. Z przyjemnością pomogę zrealizować Twój projekt i założyć dla Ciebie firmę z dotacją lub preferencyjną pożyczką. Jeżeli masz pytania dotyczące dotacji lub preferencyjnych pożyczek, napisz je w komentarzu. Na pewno uzyskasz odpowiedź na swoje pytanie. Co więcej, być może to właśnie ono będzie motywem przewodnim kolejnego materiału. To był Jan Brac, kanał BizPlaner. Do zobaczenia wkrótce.